Starym Mieście w tamtejszej bibliotece w ramach zimowych ferii odbyły się warsztaty filmowe. Wzięło w nich udział 15 uczniów, w większości gimnazjalistów. Młodzież rozwijała swoją wiedzę w tym zakresie, uczyła się jak pisać scenariusz, jak operować kamerą, światłem, czyli to wszystko, jak wygląda praca filmowca od podstaw. Pod okiem Katarzyny Czubińskiej, instruktora edukacji filmowej, najpierw dyskutowano o różnych aspektach współczesnego filmu, w tym kampaniach społecznościowych, następnie przystąpiono do pisania scenariusza i realizacji własnych filmów. Kręciliśmy kampanię społeczną na temat hejtów, na temat cyberprzemocy, wyśmiewania się z kogoś też w realnym życiu. Tak, gramy osobę po prostu, na którą wszyscy się tak jakby znęcają i ona jest z tym wszystkim sama. Dopiero po czasie dostaje taką pomocną dłoń i z tego jakby wychodzi. I każdy jest zaangażowany, każdy coś robi. Niektórzy grają, niektórzy stoją za kamerą, niektórzy odpowiadają za światło, a jeszcze inni po prostu układają plan, odpowiadają za to, żeby scena wyglądała porządnie. Uczestnicy warsztatów uczyli się pisania scenariusza, odpowiedniego ustawienia kamery i światła, kadrowania, aż po grę aktorską. Kręcimy kampanię społeczną, w zasadzie dwa filmy dotyczące kampanii społecznej i przemocy, cyberprzemocy oraz agresji słownej. Młodzież uczy się tak naprawdę podstaw sztuki filmowej. Prace nad scenariuszem i realizacja zdjęć trwały 4 dni. Następnie filmy zostały zmontowane w profesjonalnym studio filmowym w Poznaniu. A to efekt pracy młodych filmowców. In your eyes, I see that you are.